Wszystkim dziś będzie test kosmetyków Belle razem z Genzi. Kupiłam parę, więc myślę, że będzie fajny test, jak już stwierdzałam na live. Au. No i się ukułam. O! Patrzcie. Oh my god. To jest do ust od Genzi. Jestem bardzo zadowolona. To wiem, co jest. I pisak do piegów od Julitki. Julita. Tu mamy konturówkę. No, lip pencil. Tutaj proszę bardzo. Ja cię kręcę, ale się cieszę. Tutaj mamy od Kartoni. Z podpisem. I tutaj od wszystkich dziewczyn z Genzi. I to jest akurat od tej starej kolekcji żel do brwi, więc sobie przetestujemy. O. Uwaga. A, ale ładne. Cieszę się. Ale dobra, otwieranko. O. Hej, mami, ja robię teraz ten test. Jak się prezentuje? Pięknie. Żel do brwi. Bardzo ładny. Teraz pisak do piegów, czego jestem najbardziej ciekawa, bo no, ja ładnie wyglądam w piegach, ale mi się robią same naturalnie dopiero w lato, więc... A nie chcę czekać do lata! Jest jeszcze tyle czasu. Właśnie, Rysiu potwierdził. Tutaj elegancko. O. I w ogóle gratki dziewczyny, bardzo fajna robota. Już tutaj widzę. Nawet po opakowaniach. Ha, to jest od Julitki. Genzi plus Belle. A! Dobra. Kropki. Jeszcze, tak, jakby wiecie, trzeba jeszcze nad tym popracować, bo widzicie, co wyszło. Ale chyba takie malutkie na nosku. Malutkie na nosku. Ale, no jak widzicie, ja się za często nie maluję. Ale będę tego używała, tylko moja mama mi pewnie będzie to robiła. I to jest, pisze jej piękne opakowanie. To jest od Kartoni. Taki kolor. Okej. Tu jest konturówka. Z podpisem Kartoni. I jeszcze błyszczyk. Też z podpisem Kartoni. Dobra. Ale ja to chyba zrobię do lustra, mam. Ja to zrobię do lustra sobie i zobaczycie, jak to wygląda. Tak to wygląda. W ogóle jak się malowałam, to zaczęło tak pachnieć wiśnią. Takim czupaczupsem wiśniowym. No, tak ładnie pachnie. Nawet moja mama powiedziała, że pachnie. Czekajcie, bo jest już zimno, więc zamknę sobie teraz. I no, szczerze, płakać mi się chce, bo ja zawsze marzyłam, żeby mieć jakiś kosmetyk Genzi. Jeszcze od Belle, no, marzenia się spełniają. Więc już wam pokazuję zaraz całą kolekcję z kosmetykami. Jeśli będziecie chcieli jakiś make-up kosmetykami Genzi, to mówcie. Mówcie, moi drodzy. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz wam pokazuję wszystko. Już tylko sobie to zamknę. O! Ale piecze chyba powiększa usta. Tu mamy karton, tak się prezentuje pudełeczko. Wróżkowe. I zawartość w środku.
Wszystkie mają podpisy. To jest akurat od kartoni. To jest mój ulubiony błyszczyk. Od dzisiaj. Teraz do robienia piegów od Julitki. I żal do brwi ze starej kolekcji. Tej bardziej wakacyjnej. Mi się bardzo podoba. Całość oceniam 9 na 10, bo trochę mało. Mało, a niektóre już były wyprzedane. Jak je zamawiałam, więc bardzo się cieszę. Opakowanie, które jest lepsze, to które ładniej, które większe, to które ma większy napis Gen Z, to akurat, albo nie. No, ale cieszę się. Mój taniec szczęścia. Więc git. Ryśku, przestań szczekać. Więc to był na tyle z tego odcinka, bo chciałam wam tylko pokazać kosmetyki dżemki. Ja dzisiaj właśnie odebrałam. I znowu to jest wszystko na kanapie.